Jest takie powiedzenie, że jeżeli człowiek jest młody, to chce być bogaty, a jeśli jest bogaty, to chce być młody. I właśnie w taki sens ma wpisywać się powstanie laboratoriów Altos Labs w Kalifornii i w Wielkiej Brytanii, które według mediów zostały założone za pieniądze miliarderów, po to, by szukać sposobu na osiągnięcie nieśmiertelności. A jaka jest prawda? Rozmawiam na ten temat z profesorem Peterem Walterem, szefem jednego z tych instytutów, akurat tego z Kalifornii, który przekonuje, że nieśmiertelność tak naprawdę nie jest najważniejszym celem badań najważniejszym celem jest poprawa jakości naszego życia. Ta poprawa jakości i walka z chorobami może przyczynić się do tego, że nasze życie będzie dłuższe, ale nie zakłóci wymiany pokoleń. Ale rozmawiamy nie tylko o tym, Także o pewnej magicznej cząsteczce, która może zwiększyć możliwości naszego mózgu. Zapraszam na rmf24.pl